Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone. Jak widzimy, dzisiaj w grze przywitał nas generał Piłsudski, co oznacza, że rozszerzenie Wielki Turniej zostało wydane i jest już dostępne. A co za tym idzie, pora roztrwonić swoje ciężko zarobione pieniądze na nikomu niepotrzebne do niczego karty. Tak, prawda jest taka, mówiąc poważnie, że większość wprowadzonych w Wielkim Turnieju kart jest, delikatnie mówiąc, całkiem średnia. Część z nich jest totalnie bezużyteczna. Niemniej jednak są także pewne perełki, które miejmy nadzieję dzisiaj uda mi się wyłowić, albo chociaż część z nich. Tak, od razu na wstępie jeszcze powiem, że nie jestem zwolennikiem różnego rodzaju filmów z openingami, gdyż ja widzę je jako filmy na zasadzie zobaczcie co mam, możecie mi zazdrościć, że wy tego nie macie. Nie wiem, ale widać tylko ja mam takie podejście, bo jednak openingi cieszą się dużą popularnością na YouTubie, nie tylko z Hearthstone, ale także z innych gier. Aczkolwiek tak czy siak, myślę, że to będzie pierwszy i zarazem ostatni tego typu film na moim kanale. Chyba, że jeszcze kiedyś w przyszłości będzie ku temu okazja, a wy będziecie zainteresowani tym z mojej strony. Dobra, ale przejdźmy już do rzeczy. Generała Piłsudskiego możemy już pożegnać. A to, co dzisiaj pora zrobić, to wydać ciężko zarobione pieniądze. Jak widzimy, mamy 2760, starczy nam na 27 paczek. Tak, nie obyło się bez problemów technicznych, oczywiście gra padła, ale to nic. O, już widzimy tutaj legendary się sypią. Dobra, wróćmy do tego, co mówiłem. Jak widzimy, mamy 2760 zł, co oznacza, że starczy mi na paczek w ilości 27. Nie jest to jakaś straszna liczba i w większości kart nie uda nam się zdobyć. Ale dobra, kupujemy 27 paczek. Aż mi smutno na myśl o tym, że cała nasza kasa pójdzie na pakiety. Ale spoko, miejmy nadzieję, że jakieś fajne legendary uda nam się zdobyć. Dobra, zakup zakończony. Kasę jeszcze mamy. Tak, ogólnie nie będę wspominał o tym, ile czasu próbowałem do tej gry się dzisiaj wbić, jak ona ogólnie dzisiaj działa fajnie. Ale w sumie to jest zazwyczaj standard, jeżeli chodzi o pierwsze dni dodatków do Hearthstone'a. No! A dobra, wczytało się w końcu. Dobra, wchodzimy do pakietów. Miejmy nadzieję, że mi się nic nie zbugowało i nie kupiłem przez pomyłkę starych pakietów, bo to by było dość przykre. Nie no, na pewno wybrałem pakiety z turnieju. Dobra, mamy 27 paczek. Dlatego też jest spora szansa na to, że jakieś legendary się trafią. Pełen wspaniałych zmagań, zdumiewających pokazów oraz najbardziej zaciekłych pojedynków, jakie mieliście okazję widzieć. Dobra, już Piłsudski, spokojnie. Nie podniecaj się tak. Dobra, otwieramy pierwszy pakiet. Zobaczmy. Wow, jak się otwiera, jakie kwiatki lecą. Festyn, po prostu magia się dzieje. Zaczynamy niestety od jednej karty rzadkiej, ale plus jest taki, że wszystkie karty, które zobaczymy, będą nowymi kartami, których nie mam. Więc póki co mamy bardzo optymistyczny nastrój. Gladiatorka 5x6. Moim zdaniem karty kosztujące już więcej many niż powiedzmy 3-4, nie mające żadnego tekstu na sobie, nie należą do najlepszych, dlatego też właśnie takie jest moje zdanie, jeżeli chodzi o tą kartę. O, przy okazji dzisiaj zobaczymy sobie karty, których nie było na Karczemnej Bójce, więc są także plusy. Regentka Srebrnej Dłoni, inspiracja, przyzwij rekruta Srebrnej Dłoni 1-1. Ta karta jest całkiem spoko, jeżeli użyjemy jej na Paladynie, to będziemy przyzywać dwóch rekrutów, ale także używając jej, jak widzimy, to jest karta dla wszystkich klas, na innej klasie także będziemy dostawać za każdym razem stwora 1-1. Więc teoretycznie może być bardzo przydatna na różnych dekach, na których chcemy mieć jak najwięcej stworów na polu. No zobaczymy, jak to będzie działało. Dalej mamy potężnego strażnika zagłady dla czarnoksiężnika, czyli dużego demona 6x8. Aczkolwiek tak jak w przypadku naszej gladiatorki, nie wiem czy w jakiejś talii znajdzie się miejsce na tą kartę. Dalej mamy milczącego rycerza, ukrycie boska tarcza. Całkiem dziwne i niespodziewane dotychczas combo. Z tego co widzę, póki co mamy same niespotykane dotychczas karty. A jaka jest rzadka karta? Zarządca Koloseum, inspiracja. Cofnij tego stronnika do twojej ręki. No, ta karta jest... No nie wiem, moim zdaniem ta karta jest do dupy. Pewno się okaże, że ona będzie mega fajna i mega super, ale moim zdaniem ta karta jest do dupy. Za każdym razem, kiedy użyjemy mocy specjalnej, a często używamy jej, bo po prostu potrzebujemy jej do czegoś,
to ta karta wraca na rękę i musimy ją wystawiać po raz kolejny. Więc mam bardzo mieszane odczucia do tej karty ze skierowaniem na to, że jest beznadziejna. Dobra, kolejna paczka. Znowu mamy tylko jedną rzadką, no trudno. Pokorny Giermek, inspiracja, otrzymuje plus 1 do ataku. Tą kartę już znamy z karczemnej bójki sprzed tygodnia. Ogólnie tą kartę porównałbym do Grabarza, bo Grabarz działa podobnie. Jest to karta za 1, 1 na 2, która dostaje plus 1 do ataku za każdym razem, gdy zagrywamy stwora z agonią. Moim zdaniem jednak Grabarz jest zdecydowanie lepszy, gdyż zagrywamy stwora z agonią i mamy w efekcie dwa stwory na polu. Z kolei jeżeli użyjemy tą kartę w pierwszej turze, to ona zmusza nas do tego, żeby zmarnować drugą turę na użycie mocy specjalnej, więc tak naprawdę jesteśmy drugą turę w plecy. Chyba że nie użyjemy inspiracji, wtedy mamy na polu stwora 1 na 2, który jakoś super silny nie jest. Dlatego też moim zdaniem jest to jedna z gorszych kart w tym dodatku. No ale tak jak mówię, to jest moje zdanie, a specjalistą w tej sprawie nie jestem. Można się ze mną nie zgodzić. Dalej mamy niedźwiedzią pułapkę, którą także znamy z Koloseum. Właśnie z Koloseum? Z karczemnej bójki. Moim zdaniem bardzo fajny sekret. Stwór 3 na 3 za 2 many. Czemu nie? Walnięcie. Zadaj 3 punkty obrażeń, otrzymujesz 3 punkty pancerza. No niestety wojownik w tym dodatku jest bardzo pokrzywdzony, gdyż otrzymał strasznie dużo słabych kart. I to jest właśnie moim zdaniem jedna z nich. Nie wydaje mi się, żeby ta karta miała miejsce w jakiejkolwiek z istniejących talii wojownika. A wątpię, żeby powstała jakaś nowa talia, która by tą kartę zmieściła. Dobra, lecimy dalej. Po raz kolejny mamy demona, który się pojawił. W sumie drugi pakiet, już mamy powtórki. Niedobrze. A jaka rzadka karta? Strażnik Argentu nie może atakować. Inspiracja. W tej turze może normalnie atakować. Trochę taki... inny, podobny bardzo do tego strażnika 3 na 5, co nie może atakować w ogóle. Aczkolwiek tak jak myślę... Poczekajcie, jak to się nazywa? No wiecie, ta karta, co Handlock ją często używa. I tak uważam, że tamta karta jest lepsza od tej. Tak jak mówię, tutaj raczej fajerwerków i zachwytów nad kartami nie będzie, bo tak jak mówiłem, większość z tych kart jest mimo wszystko średnia. Mamy kolejną paczkę. I po raz kolejny jedna rzadka karta. Pierwszą kartą jest Niedźwiedzia Pułapka. Coś, gdzie nas się trzymają te powtórki. Dalej mamy... Słowo Mocy Chwała. Wybierz stronnika za każdym razem, gdy zaatakuje, przywróć 4 punkty zdrowia swojemu bohaterowi. No, myślę, że całkiem spoko karta, aczkolwiek nie wiem, czy w talii kapłana będzie na nią miejsce, bo jakoś super silna to ona nie jest. Dalej mamy po raz kolejny Gladiatorkę. A oprócz tego Krakena z Północnych Mórz, którego znamy z Karczemnej Bójki. Moim zdaniem ta karta jest zdecydowanie za droga i jej efekt jest za słaby, żeby mogła wejść do talii. Nie zapomnijmy, że w kartach za 8, za 9, za 10 many są mega silne smocze legendary, które dają dużo więcej niż Kraken, który po prostu zada raz 4 punkty obrażeń. Dobra, jako rzadka karta to jest partner sparingowy. Prowokacja, okrzyk bojowy. Daj stronnikowi prowokację. Ha? Aha, dobra, już rozumiem. On sam ma prowokację, oprócz tego jak wchodzi na pole, daje innej karcie prowokację. No, całkiem spoko. Aczkolwiek myślę, że tych kart z prowokacją się tak jakoś super dużo nie używa. No, ale okej, niech będzie. Oczywiście nie było się bez problemów technicznych i gra, jak to ma w zwyczaju w dniach premiery nowych dodatków i przygód, padła tak bardzo, że nie dało się w nią grać. Postanowiłem zatem, jak widzicie, poczekać do dość późnych godzin nocnych, do momentu, kiedy cała młodzieży pójdzie spać i będzie się dało grać. Spoko, nic was nie ominęło, możemy dalej kontynuować z odkrywaniem, co nowego czeka w pakietach. Miejmy nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie po mojej myśli. Od razu zaczynamy od rzadkiej karty i od epickiej, kolejnej rzadkiej. Zobaczcie, jaki ładny pakiet na dzień dobry. Otworzymy najpierw dwie karty, które mamy. Demonizacja, czyli moim zdaniem jedna z gorszych kart, która doszła. Słowo Mocy Chwała, którą już widzieliśmy. I teraz tak, sprawdźmy najpierw karty rzadkie. Champion Mogora. 50% szans na zaatakowanie właściwego wroga. Strasznie słaba karta. Póki co nic ciekawego nie mamy. Polimorfia Dzik, która jak wiemy może być bardzo przydatna, nawet bardziej praktyczna od standardowej polimorfii w owce. I epicka karta, którą jest Niszczycielskie Żywioły. Zadaj 4 do 5 punktów obrażeń wszystkim stronnikom dla szamana. Jest to dobra opcja dla szamana, żeby wyczyścić całe stole po stronie przeciwnika, kiedy szaman jest w tyłku.
Jednakże przeciążenie 5 na tej karcie sprawia, że tak naprawdę jest duża szansa, że szaman straci kolejną turę. Więc jak był w tyłku w momencie użycia tej karty, tak będzie w dalszym ciągu w tyłku, bo będzie turę za przeciwnikiem. Więc mam mieszane odczucia co do tej karty, ale to zobaczymy w trakcie, gdyż nie zakładam, że ona jest beznadziejna, bo z nią może być różnie. Dobra, otwieramy dalej. W dalszym ciągu czekam na jakiegoś legendara może. Mamy standardowego robaka, którego już widzieliśmy na karczemnej bójce. Żywe korzenie, wybierz jedno, zadaj 2 punkty obrażeń lub przyzwij 2 sadzonki 1 na 1. Kiedyś była talia druida, która bazowała na stawianiu małych, dużej ilości małych stworów, potem buffowaniu ich różnymi kartami druidowymi. I być może dzięki kartom takim jak ta talia druida wróci. Co mamy dalej? Konny Argentu, Szarża Boska Tarcza, czyli kolejna karta do szybkich agrodeków, których nie lubię. I bardzo mi przykro, że te agrodeki przeważają. Dalej mamy kartę, którą już widzieliśmy, oraz rzadką kartę, którą jest... Aha, dobra. Za każdym razem, jak przyzywamy totem, to pozostałe totemy dostają plus 2 do ataku. No, całkiem spoko. Teraz myślę, na szybciej trochę te karty przejrzymy, bo poprzednie pakiety zajęły mi 8 minut, to były tylko 3 paczki. Jak widzimy, dalej nie mamy szczęścia. Pradawna wiedza, dobierz 2 karty, przeciążenie 2 dla szamana. Moim zdaniem ta karta, mimo że łącznie kosztuje 4, jest lepsza od magowego Arcane Intelektu, który kosztuje 3, z tego względu, że tutaj płacimy 4 na raty 2 razy po 2. W momencie, kiedy używamy dobierania kart, zazwyczaj nie mamy żadnych kart w dłoni, więc te 2 many przeciążenia w kolejnej turze raczej nam tutaj za bardzo nie przeszkodzi. Dalej mamy niedźwiedzią pułapkę, to już bodajże 3. Kolejny robaczek, powtórki Pani Jeziora, którą znamy z bójki, całkiem spoko. I z rzadkich kart mamy pretendentkę z Darnassusu. Okrzyk bojowy, otrzymujesz pusty kryształ many, agonia, tracisz kryształ many. Moim zdaniem jest to jedna z lepszych kart, która doszła w tym dodatku. Jest to właśnie jedna z tych nielicznych, przydatnych kart i w sumie bardzo fajnie, że się trafiła. Jeszcze tylko poczekajcie, spojrzę na coś. Dobra, lecimy dalej. Widzimy, dobre karty także się trafiają. Aczkolwiek ucieszyłbym się bardzo, gdybym zobaczył jakąś ładną, pomarańczową poświatę, której... Jak widać, ani widu, ani słychu. Turniejowy konował. Inspiracja. Przywróć 2 punkty zdrowia twojemu bohaterowi. Całkiem spoko przeciwko agrodekom, aczkolwiek nie wiem, czy będzie grana. Bo jakaś super fascynująca nie jest. Żongler płomieni. Okrzyk bojowy. Zadaje 1 punkt obrażeń losowemu wrogowi. Taki trochę anty-agro niby. No nie wiem, zobaczymy. Ta karta może być bardzo przydatna przeciwko agrodekom. Gdyż deki takie zazwyczaj mają stwory z małą ilością punktów życia. Mamy totemicznego golema. Moim zdaniem jest to jedna z najlepszych kart, jakie wyszły w tym dodatku. Stwór 3x4 za 2 many pokonuje praktycznie każdego, ile nie każdego innego stwora za 2 many. Więc jest duża szansa, że tą kartą zabijemy co najmniej 2 stwory przeciwnika. Zarówno stwora z drugiej tury, jak i stwora z trzeciej, więc... Nie wiem, czy to nawet nie jest najlepsza karta w tym dodatku, ale może różnie to wyniknąć. Mamy podniebnego jeźdźca, którego znamy z karczemnej bójki, oraz rzadką kartę, którą jest mistrz Jansier, którego także w karczemnej bójce poznaliśmy. A ja już mówiłem na karczemnej bójce, że nie przepadam za stworami z tą mechaniką, więc tutaj wcale nie jest inaczej i także uważam, że ta karta do najlepszych nie należy. Otóż jednak wystarczająco dużo jest losowości w tej grze, żeby jeszcze polegać na kartach, które tej losowości prowadzają więcej. Dobra, mamy epicką kartę. O, jest legendarna, proszę bardzo. Jaki ładny pakiet, epicka legendarna. Miejmy nadzieję, że to będzie jakiś dobry legendar, bo nie ukrywajmy, w tym dodatku jest legendarów słabych całkiem spoko. Tragarz oręża, okrzyk bojowy. Daj przyjaznemu stronnikowi plus 1 do ataku. Jest to trochę inna wersja karty 2 na 1, która daje plus 2 do ataku na jedną turę. Jak widzimy, ta karta daje plus 2 do ataku na stałe. Jednakże ma mniej punktów ataku o 1 od karty, o której wspomniałem wcześniej, więc nie wiem, czy przypadkiem do agrodeków nie jest gorsza. Dobra, idziemy dalej. Mamy trzeciego robaka i teraz tak, najpierw rzadka karta. Kukła, sekret. Gdy zginie przyjazny stronnik, przyzwij losowego stronnika o takim samym koszcie. Jak ja zobaczyłem po raz pierwszy ten sekret, to myślę sobie, że masakra. Ten sekret jest tak overpowered, że się dziwię, że dali go magowi, który i tak już ma mega potężne sekrety, kolejny do kolekcji. Dobra, mamy epicką kartę, którą jest kto? Zatrute ostrze. Mówiąc w skrócie, moim zdaniem najgorsza karta w dodatku. Nie ma co się na nią rozwodzić. I zobaczmy, co mamy legendarnego.
Justy Kwiatriuszka? Co? Mario, to krzyk bojowy. Zastąp twoją standardową moc specjalną ulepszoną mocą. Moim zdaniem brzmi to fajnie, ale w praktyce może nie być takie fajne, ale myślę, że tą kartę na pewno przetestujemy. Jeżeli dobrze pójdzie, to nawet w kolejnym odcinku. Gdyż myślę, że to jest jeden z ciekawszych legendarów. Może nie jeden z lepszych, ale na pewno jeden z ciekawszych. Dobra, przeglądamy dalej. Co my tutaj mamy? Nic, nic, rzadka. Mamy jedną rzadką. To już mówiłem o tym, że niedźwiedzia pułapka czwarta. Dużo niedźwiedzi złapiemy. Naprawdę. Ktoś tutaj bardzo niedźwiedzi nie lubi. O tej karcie też już mówiłem. I mamy rzadką kartę, którą jest Pomiot Cieni, Inspiracja. Zadaj 4 punkty obrażeń każdemu wrogo... Każdemu bohaterowi. Aha. Tak, z tego co widziałem, po ujawnieniu tej karty na forach wysnuły się różnego rodzaju spekulacje o face kapłanie, bo doszło sporo kart dla kapłana, które sprawiają, że kapłan może bardzo szybko zadawać dużą liczbę punktów obrażeń wrogiemu bohaterowi. Jestem ciekaw, czy taka talia powstanie. Myślę, że to się okaże już w trakcie, w ciągu być może najbliższych dni. Patrzymy, co mamy dalej. Mamy rzadką kartę, czyli nic ciekawego. Kraken, który już był. Pretendent Zor Grimaru. Inspiracja. Daj twojej broni plus jeden do ataku. Akurat karty z inspiracją na wojowniku nie są najlepszymi kartami z tego względu, że raczej moc specjalna wojownika jest mocą, która daje najmniej ze wszystkich i raczej nie jest używana masakrycznie dużo. Tą kartę znamy z karczemnej bójki. Murlok Rycerz. Inspiracja. Przyzwij losowego Murloka. Moim zdaniem jest to także jedna z lepszych kart. Mimo, że na to nie wygląda, to jednak... Myślę, że otrzymywanie z mocy specjalnej paladyna dwóch stworów może być całkiem praktyczne i myślę, że karta Murloc Rycerz, mimo że niepozorna, to jednak będzie grana. A rzadką kartą jest Miażdżyciel Pustki. Inspiracja. Zniszczy losowego stronnika u każdego gracza. Ciekawostką jest to, że ten niszczyciel pustki może zniszczyć sam siebie. Co już myślę jest mniej fajne, ale nie wiem, czy ta karta jest dobra, czy nie. Ciężko stwierdzić. Moim zdaniem nie. Ale ja tam się nie znam. Dobra, mamy dalej. Niestety tylko jedna rzadka karta. Demonizacja, która jest badziewna, o której już mówiłem wcześniej. Bukanier. Za każdym razem, gdy wyposażasz bohatera w broń, daj jej plus jeden do ataku. Szczerze mówiąc, nawet nie pamiętałem, że taka karta weszła w tym dodatku. Nie, no całkiem spoko, aczkolwiek... Nie wiem, czy Łotr tak często znowu wyposaża się w tę broń ze swojej mocy specjalnej. To już było. To już mamy w trzecim egzemplarzu. I co jeszcze? I to także już było. Już widać, nawet nam się rzadkie karty powtarzają. Come on, dawajcie legendary. Ja tutaj pełen emocji czekam na legendarne, ładne, pomarańczowe karty, a wy mi takie coś dajecie. Uczestnik turnieju. Jeden, 2 na 1 z prowokacją. Moim zdaniem badziewna karta, ale to już mówiłem w karczemnej bójce. To już było. To już jest w trzecim egzemplarzu. Śmiałek spod miast. A to już też było. I co my tu mamy? Pięść Jaraxusa. Kiedy zagrasz lub odrzucisz tę kartę, zadaj 4 punkty obrażeń losowemu wrogowi. Jest to dobrą kartą na talii, w której Warlocka, która ma dużo odrzucania kart za pomocą sukubusów czy tam innych rzeczy, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby na tą kartę było w talii Warlocka miejsce. Więc powiem, że karta średnia. Dobra, co my tam dalej mamy? Epicka, czyli całkiem spoko. No niestety na epickiej się zatrzyma. Lansierka z gadżetonu ujawni... Aha, to już mówiłem o tym, że nie przepadam za tą mechaniką. Strażnik gniewu. Za każdym razem, gdy ten stronnik otrzyma obrażenia, zadaj tyle samo obrażeń twojemu bohaterowi. Stwór 4 na 3 za 2 many, całkiem spoko. Myślę, że do niego negatywny efekt nie jest jakimś super utrudnienie. Mamy trzeciego krakena, oprócz tego rzadką kartę, którą jest gniazdo pająków. Przyzwij 3 tkacze sieci 1 na 1. Trochę koszt tej karty mnie od niej odrzuca. 3 tkacze sieci za 6, no... Ja bym tej karty nie grał, ale nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. A epicką kartą jest upiorny rumak, agonia przyzwij upiornego rumaka. Czyli w praktyce mamy go w nieskończoność, w teorii mamy go w nieskończoność. W praktyce nie wiem, czy on jest taki fajny. Wydaje mi się, że trochę
że nie bardzo. No ale to mi się tylko tak wydaje, być może. Mamy kolejny pakiet. Może tym razem jakiś legendar się trafi. Mamy bicką. I mamy dwie rzadkie, czyli lepiej niż standardowo. Królewski Elek, moim zdaniem to jest bardzo dobra karta. Taki ulepszony Raptor, bo ma dokładnie takie same statystyki jak Raptor, plus jeszcze szanse na dobieranie karty. Dlatego też myślę, że mimo, że za tą mechaniką nie przepadam, to jednak jest to lepsza karta, jedna z lepszych kart z tą mechaniką. O, może nawet będzie grana. Dobra, to już widzieliśmy. O, złota rzadka karta, całkiem spoko, ale ta karta także już występowała. I epicką kartą są niszczycielskie żywioły, które także już dzisiaj były. 12 pakietów, może jakieś legendary? Coś gdzieś miło by było. Grzeczny byłem w tym roku. Kolejna epicka, okej. Mamy Kwaldira, który nauczeni bójką wiemy, że ta karta może być dość irytująca i bardzo trudna do zabicia. Znaczy trzeba ją zabić jak najszybciej, bo z tury na turę jest coraz trudniejsza do zabicia. Nakręcany rycerz, okrzyk bojowy. Daj przyjaznemu mechowi +1/+1. Myślę, że może być całkiem spoko na talię z mechami. Aczkolwiek myślę, że te talie już są tak overpowered, że więcej kart nie potrzebują. Mamy rannego Kwaldira. Okrzyk bojowy. Zadaj 3 punkty obrażeń temu stronnikowi. Czyli mamy stronnika tak właściwie 1-2 na 1. Moim zdaniem jest to słaba karta, bo nawet jeżeli go wyleczymy od razu w tej turze, w której go wystawimy, no to tak naprawdę zużyjemy albo dwie karty, jak wyleczymy go za 0 kapłanem, albo zużyjemy 3 many na tego stwora i będziemy mieli stwora 2 na 3 wtedy. Więc opcja całkiem słaba. Polimorfia dzik już była. I epicka karta, którą jest tajemny wybuch. Zadaj 2 punkty obrażeń stronnikowi. Zaklęcie to otrzymuje podwójną premię od obrażeń zaklęć. W tym dodatku mag dostał kilka zaklęć, które mogą atakować tylko stronników. Moim zdaniem te karty są magowi w żaden sposób niepotrzebne, a efekt, że ta karta otrzymuje podwójną premię od obrażeń zaklęć, jest w sumie mało interesujący, dlatego że karty na że talii na siłach zaklęć raczej w tej grze nie ma i wątpię, żeby się pojawiły ze względu na jedną kartę. Dobra, szukamy dalej. Polujemy dalej na jakieś fajne karty. Tutaj mamy dwie rzadkie. Przynajmniej dużo rzadkich się trafia, to już było. Święta Czempionka otrzymuje +2 do ataku za każdym razem, gdy dowolna postać zostanie uzdrowiona. Całkiem spoko karta. Myślę, że może być na kapłanie przydatna, bo kapłan jednak swojej mocy specjalnej używa całkiem często. Dalej mamy gladiatorkę, która już była. Potem polimorfia dzik w trzecim egzemplarzu oraz co? Nawrócenie. Umieść w swojej ręce kopię wrogiego stronnika. Jestem ciekaw, czy to działa losowo, po prostu używamy tej karty i jakiś stronnik przeciwnika trafia nam do ręki, czy używamy to i targetujemy stronnika. Bo jeżeli druga opcja, to ta karta może być całkiem spoko. Dobra, kolejny pakiet. Dawać legendary. Mało. Jeden legendar. Słabo, słabo. Jedną rzadką. Tak, to już było. To już było, chyba ze 3 razy. To też już było. Kurczę, zaczynają się powtórki, a jeszcze tyle kart do zdobycia. Rzadka karta, którą jest Czempion Światłości, okrzyk bojowy, wycisz demona. Tak naprawdę różnica między tą kartą a łamaczem zaklęć to jest tylko jeden punkt many, a łamaczem zaklęć można wyciszyć wszystko. Tak naprawdę tych demonów nie spotyka się super wiele, więc wątpię, żeby był sens w ogóle wrzucania tej karty do talii. Tak naprawdę demony używa tylko czarnoksiężnik, a jest jaka szansa, żeby go spotkać? Niewiele ponad 10%. Dobra, kolejny pakiet. Dlatego też to była jedna z tych kart bardziej bezsensownych moim zdaniem. Mamy kolejną epicką. Przynajmniej epickich sporo. Żongle... A, to już było. Lodowy śniebold. Obrażenia zaklęć +1. Okej, całkiem spoko. To już mamy w dwóch egzemplarzach. Rzadka karta to co? Pancerny Rumak, którego znamy z kart Czarnej Bójki, ale jednak, tak jak mówiłem, nie przypadam za kartami z tą mechaniką. Epicka karta, którą jest dowódca garnizonu, którego także znamy z kart Czarnej Bójki. Dobra, lecimy dalej. Co tym razem? Tylko jedna rzadka, czyli taki słaby pakiet. Totemiczny Golem po raz drugi. Myślę, że oba egzemplarze wrzucę do talii szamana, jak tylko będzie się dało. To już było. To
To już było. To już było. I rzadka karta, którą jest co? Rycerz Ostępów. Za każdym razem, gdy przyzywasz bestię, zmniejsz koszt jej... Zmniejsz koszt tej karty o 1. I to jest kolejna karta druida, która motywuje go do złożenia talii na bestiach. Jednakże, tak jak mówiłem w przypadku poprzedniej karty druida, nie wydaje mi się, żeby tych bestii było na tyle dużo dla druida, żeby aż powstała nowa talia na bestiach. Ale to zobaczymy, myślę, w przyszłości. I to niedalekiej. Dobra, kolejny pakiet, a w kolejnym pakiecie tylko jedna rzadka karta, czyli całkiem słabo to już było. Jeździec Shadow Pan, kombinacja, otrzymuje plus 3 do ataku. O, to jest moim zdaniem jedna z lepszych kart. Dla Łotra, stwór 6 na 7, w większości przypadków za 5 many. Spoko opcja. Myślę, że ta karta będzie grana. Jestem nawet przekonany, że będzie grana. Dobra, idziemy dalej. Pradawna wiedza to już była. Niedźwiedzia... Już chyba szósta. Coś te niedźwiedzie pułapki się mnie trzymają. Mam nadzieję, że znerfią tą kartę albo buffną w międzyczasie. To będę mógł wszystkie karty zdisenchantować za pełny koszt pyłu, a nie za połowę. Dobra, i rzadka karta, którą jest Tyci Rycerz Zła. Groźnie brzmi. Otrzymuje plus jeden za każdym razem, gdy odrzucasz kartę. Aha, czyli po raz kolejny mamy mechanikę z odrzucaniem kart. Widzimy, w tym dodatku Blizzard się skupił u Czarnoksiężnika na odrzucaniu kart. No całkiem spoko. Dobra, jeszcze 6 pakietów i tylko jeden legendar. Słabo, słabo. Dawajcie coś jeszcze. Tylko jedna rzadka. Treser Rumaków. Twoi srebrni rekruci, dłoni otrzymują plus 1 do ataku. Całkiem spoko. Dość tania karta. Rekrutów dłoni się bardzo szybko, bardzo często przyzywa, więc myślę, ta karta będzie bardzo praktyczna. Dalej mamy kartę, która już była. To już było chyba ze 3 razy. Płomienna lanca, moim zdaniem mega beznadziejna karta. Nie za bardzo rozumiem, jaki jest sens dodawania jej do gry, ale okej. Okay. I mamy rzadką kartę, którą jest Włam. Czyli taki... Gorsza trochę kradzież umysłu Priestowa, dlatego że może nam podarować bezużyteczne karty. Idziemy dalej. Jeszcze tylko 5. A legendarów ani widu, ani słychu. Dobra, mamy 2 rzadkie, więc nie jest źle. Pani Jeziora już była. Czaromiot, jego znamy z Karczem Najbójki. Całkiem spoko, aczkolwiek dość niebezpieczny w użyciu. Treser Rumaków był przed chwilą i teraz tak, rzadka karta numer 1, którą jest Śmiałek z Gromowych Urwisk, którego już dzisiaj widzieliśmy, oraz Złoty Zarządca Koloseum, który jest swoją drogą beznadziejną kartą, o czym już mówiłem wcześniej. Jeszcze tylko 4 pakiety, a legendarów nadal nie ma. Nie, no dobra, był jeden. Ale mało, mało. Mamy rzadką, mamy 2 rzadkie, mamy epicką. Przynajmniej epickich mamy całkiem spoko. To już było. Pretendent z Dalaranu. Otrzymuje obrażenia... Inspiracja. Otrzymuje obrażenia zaklęć plus 1. Całkiem spoko, ale tak jak mówiłem, wątpię, żeby powstała jakaś talia na obrażeniach zaklęć. Teraz tak, rzadka numer 1, którą jest Duch Rywalizacji. Sekret. Na początku twojej tury daj twoim stronnikom plus 1, plus 1. Moim zdaniem jest to jeden z lepszych sekretów. W końcu Paladyn dostał jakiś dobry sekret, bo nie ukrywajmy, Paladyna sekrety są dość badziewne. I to jest w sumie bardzo ciekawy nowy typ sekretu. Czyli jak widzicie, po prostu jeżeli dojdzie do kolejnej tury, to sekret zostanie aktywny. Całkiem spoko, myślę, że bardzo dobra karta. To już było, a epicką kartą jest Ulubieniec Tłumu. Otrzymuje plus jeden za każdym razem, gdy zagrasz kartę z okrzykiem bojowym. Myślę, że kart z okrzykiem bojowym gra się całkiem spoko, więc ta karta może się sprawdzić w walce. No ale czy faktycznie tak będzie, to tak jak w przypadku innych kart się okaże. Dobra, co mamy tutaj? 2 rzadkie. To już było. Champion Mukli. Inspiracja. Daj twoim pozostałym stronnikom plus 1, plus 1. Całkiem spoko, aczkolwiek obawiam się, że ta karta może być trochę za droga, żeby była grana w Constructed. Lodowaty Śniebolt, który już był, i tak, rzadka karta numer 1, którą jest Mistrz Jansir już po raz trzeci, oraz Czempionka Alekstrazy. Okrzyk bojowy, otrzymuje plus 1 do ataku i szarżę, jeśli masz w ręce smoka. Czyli kolejna karta do talii na smokach, tylko że tak naprawdę, jak widzimy, to jest karta tylko dla wojownika,
Atalia na smokach wojownika nie powstała. Jakby to była karta dla paladyna, to by mogła być całkiem przydatna. Jeszcze tylko dwa pakiety. Tylko szansa na legendara maleje. Rzadka. I tyle. Waleczna łuczniczka, inspiracja. Jeśli masz pustą rękę, zadaj 2 punkty obrażeń twojemu wrogiemu bohaterowi. Czyli w efekcie, jeżeli mamy pustą rękę, to ta karta sprawia, że moc specjalna Huntera bije za 4. Teoretycznie to jeszcze bardziej sprawia, że Face Hunter jest bardziej wkurzający, ale tak naprawdę pustą rękę Face Hunter ma dość rzadko. Więc myślę, że ta karta aż taka overpowered nie ma, nie jest, ale wydaje mi się, że może sprawić, że Face Hunter mimo wszystko będzie jeszcze bardziej wkurzający. Dobra, mamy tą kartę, którą znamy z karczemnej bójki, która jest taka sobie. Milczący rycerz, ukrycie bosk... A to już było. Dopakowanie. Daj twoim stronnikom z prowokacją plus 2, plus 2. Moim zdaniem totalny badziew, mega słaba wersja druidowego buffa. I moim zdaniem jedna z kolejnych najgorszych kart w dodatku i po raz kolejny jest dla wojownika. Dlatego też widzimy, wojownik został bardzo źle potraktowany w tym dodatku. Jak wiadomo, common karty często się trafiają na arenie, więc wojownik jest na arenie jeszcze bardziej udupiony. Ale spoko, nie wnikam. I mam miażdżyciela pustki po raz trzeci. I ostatni pakiet. Będzie legendar czy nie? Pewno nie, ale jeden był, więc zawsze mogło być gorzej. Sprawdźmy. Teraz sprawdzimy po jednej karcie. Pierwsza karta, rzadka. Cóż to jest? Pięść Jaraxusa, która już była. Druga karta, common. Słowo mocy chwała, chyba już po raz czwarty albo piąty, ale przynajmniej w wersji złotej. Dalej mamy nakręcanego rycerza, który już był. Dalej trzeciego krakena i na zakończenie common karta. Jeździec Shadow Pan, czyli całkiem spoko karta, którą już widzieliśmy wcześniej. No dobra, jak widzimy, bilans całkiem słaby, bo tylko jeden legendar. Szczerze mówiąc, spodziewałem się czegoś więcej, no ale jak widzimy, szczęście mi nie sprzyja dzisiaj. Ale jak widzimy, sporo kart nam doszło. Jeszcze ponad drugie tyle do zdobycia, więc będzie sporo otwierania paczek i sporo wydawania golda na nowe paczki kart. Tym bardziej, że teraz na arenie otrzymuje się, co mi się nie podoba, nie nową paczkę kart, a losową z trzech poprzednich. Więc tutaj trochę dla mnie, moim zdaniem, skopali, no ale dobra, niech im będzie. W kolejnym odcinku, myślę, przetestujemy część nowych kart. Przede wszystkim zależy mi na tym legendarze, który dostałem, który sprawia, że nasza moc specjalna zamieni się na swoją lepszą wersję. No a na dzisiaj, myślę, to by było tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jak mówiłem na początku, nie mam w planach, właściwie nie mam doświadczenia w nagrywaniu tego typu openingów, więc jeżeli było drętwo i beznadziejnie, to was wszystkich przepraszam, ale plus jest taki, że raczej openingi u mnie na kanale się nie pojawiają i raczej kolejny się nie pojawia, jeśli tak, to w dalekiej przyszłości, więc o to się nie musicie martwić. No dobra, ale już gadam bez sensu. Dlatego też jeszcze raz dzięki wszystkim za oglądanie. Tak jak powiedziałem, w kolejnym odcinku przetestujemy nowe karty. A na dzisiaj to było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie i myślę, że już pora iść spać. Dlatego też do usłyszenia następnym razem. Cześć!